Widzicie pytanie, czy w deszczu z bronami 30 będzie sobie dawała radę? Bo jak pamiętacie, kiedyś były problemy. Także ja sobie tutaj zatrudnię tego pracownika i wybudowałem piramidę. Tylko muszę zrobić dokładki, bo widzowie mi się delikatnie tutaj, boję się, że mi się zawali, wiecie? Ta piramida, bo ta góra tak troszkę się pokrzywiła. No i nie ma co chyba ryzykować. Albo liczyć na farta, że to się jednak nie zawali. W marcu na pewno rekord pobijemy pieniężny, jeżeli chodzi o miód, jeżeli chodzi o sprzedaż taką jednolitą. Okej. No i tak się to układam, żeby tutaj było miejsce, bo nie wiem, no czy to w zimie aż tak dużo będzie mi produkowało tego miodu, widzowie, czy też mi nie będzie jakoś nie wiadomo ile tego produkowało. Przekonamy się po prostu dopiero później. No i... no i jest git. Jeżeli chodzi o miód, z miodem... oj, miód, jeżeli chodzi o jabłka. Z tym tematem czekamy oczywiście do listopada. Pytanie jak woda, woda jeszcze jest tysiaczek, także nie ma tragedii.